Jan Trzciński był moim dziadkiem. Jestem najmłodszą wnuczką Jana Trzcińskiego, a Stefan był dziadka bratem, czyli był moim, powiedzmy, stryjecznym dziadkiem. Mój pradziadek Franciszek, który zmarł jeszcze przed całym wydarzeniem, miał kontakty z Żydami, więc ci Żydzi płońscy znali moją rodzinę i byli w pewien sposób pewni tego, że jeżeli się zwrócą o pomoc do pradziadków, to tą pomoc otrzymają. Żydzi zaczęli przychodzić do nas wiosną 1943 roku, kiedy no już dotarły plotki oczywiście o tym, co się działo w Treblince, o tym, że getto w Płońsku będzie likwidowane. Przychodzili głównie nocami. Oni nigdy u nas nie nocowali, nigdy ich babcia tak stricte nie ukrywała, czy to nie wiem, w stodole, czy w domu. Po prostu wynosiła im jedzenie na obrzeża gospodarstwa. Oni przychodzili, też zostawiali swoje rzeczy. Te rzeczy ukryli u nas w stodole, w sąsieku, pod słomą czy też pod sianem, tak jak dziadek wspominał. I ten proceder trwał kilka tygodni. Latem 1943 roku przyjechało gestapo do domu. Babcia została w domu, natomiast dziadka i brata dziadka gestapo zapędziło do stodoły. Zarówno dziadek, jak i Stefan byli pobici. Ponoć jeden z gestapowców miał złamać trzonek od wideł i tłuc dziadka i wujka właśnie tym trzonkiem, a drugi chwycił za cep i po prostu bili ich tak, jakby mucili zboże. Dziadek właśnie opowiadał, tak mu bardzo to utkwiło w pamięci, że to pierwsze przesłuchanie było strasznie brutalne. I takich pobitych zostawiło gestapo ich w stodole i wyszło też gestapo z domu, czyli prababcia została. Kazali im się nigdzie nie ruszać i potem za jakiś czas znów przyjechali. Dziadka bodajże nie było w domu i aresztowany został właśnie Stefan, czyli brat, i została aresztowana matka. Stefan został powieszony 21 listopada 1943 roku. Dziadek dowiedział się gdzieś na początku grudnia mniej więcej, koniec listopada, początek grudnia. I też właśnie w tym samym czasie mniej więcej otrzymał kawałek papierka, takiego zwykłego szarego papieru, na którym ktoś nakreślił ołówkiem, że właśnie Stanisława Trzcińska została wywieziona 3 grudnia do Mauthausen. I więc dostał, no powiedzmy, podwójną złą wiadomość. Raz, że brat został powieszony, dwa, że matka została wywieziona do obozu koncentracyjnego. I to jest tak naprawdę ostatnia wiadomość, którą dziadek otrzymał o matce. Tak zupełnie po ludzku podziwiam bardzo dziadka, że właśnie mimo tak traumatycznych przeżyć, mimo tego, że tak naprawdę jedyny z rodziny przeżył wojnę, że brat został zamordowany w bestialski sposób, że potem całe życie żył ze świadomością, że nie wie, co się stało z jego matką. Po wojnie jeszcze wiem, że podświadomie czekał, że miał nadzieję, że może wróci, że może się odnajdzie, że mimo to właśnie nigdy nie był zgorzkniały, nigdy nie był, mówię, nigdy nie przeklinał, nie złorzeczył. To jest dla mnie najbardziej fascynująca rzecz, że mimo tak traumatycznych przeżyć nigdy nie nienawidził.